zdaje się minimalna, nie? Kłaniamy się Państwu w programie po dziewiątej. Gości już mniej więcej zaanonsowałem. Mówię mniej więcej dlatego, że przywołałem wiceministra cyfryzacji i jest razem z nami Michał Gramatyka. Dzień dobry panu, panie ministrze. Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry panie redaktorze, jak tu pięknie. Pierwszy raz w tym studiu jestem. A pan zobaczy, jakie tło ładne, eleganckie. No właśnie patrzę, co my tam mamy? Dlaczego tam nie ma, nie wiem, stadionu GKS-u Tychy? Albo na przykład placu pod żyrafą w Tychach, albo kościoła Ducha Świętego chociażby. Może dlatego, że anonsując kolejnego gościa, Ireneusza Rasia, do ministra sportu i turystyki, to on by chciał albo może Wawel, albo może coś innego, albo może. O, może to jest takie uniwersalne. Bazylikę Mariacką. Tak? No to dobry pomysł. A Wawel nie? Może być. Kopiec Kościuszki. Też dobry. Piłsudskiego. Też dobry. Na Kopcu Kościuszki konkurencja zdaje się na Wandy. No radio RMF FM, ale to przecież RMF FM każdy się wychowywał na tym radiu. A na Kopcu Wandy pan redaktor był kiedyś? Nie. W Nowej Hucie. To co rozumiem, mobile. Zaproszenie takie. No dobra. W Krakowie to tylko na stadion Krakowie, panie redaktorze. No, to prawda. Tylko na stadion Krakowie. Dodajmy szansę, profesor Krzysztof Szczuc i Prawo i Sprawiedliwość, gdzie pan zaprasza? Ja muszę się upomnieć o Toruń i Grudziądz w takim razie. To dwa piękne miasta w województwie kujawsko-pomorskim i także tu zachęcam, na pewno świetnie by się prezentowały na tym tle i także zapraszam. A dlaczego panie pośle nie ma tutaj pierników? To rzeczywiście to trochę. A dlaczego nie ma bajki? Następnym razem będą. No tak. Następnym razem będą. A Michał Gramatyka z czym w takim razie? Co jest w Tychach? Na Śląsku, znaczy w Tychach to wiadomo, co się produkuje. Nie wiem, czy wypada na antenie o tym mówić nie. O takiej porze. Nie. Oczywiście najlepsze samochody. Ale zdaje się, że Tychy chyba mają problem i to taki całkiem poważny, bo się zdaje się, przemysł motoryzacyjny wycofuje z Polski. No, przemysł motoryzacyjny się przebranżawia, to nowe normy emisyjne. Ale na co się przebranżawia? Na samochody, które będą napędzane silnikami elektrycznymi, nie za bardzo. Bezemisyjne. W Tychach będą produkowane Lancie, o ile dobrze mi wiadomo, są produkowane Jeepy, także nie jest źle. No i co? Z tymi samochodami? No. Żeby tutaj wjechać? Nie, no nie chodzi o to, żeby przyjeżdżać samochodem. Nie, jestem daleki od tego. No bo ten drugi produkt, no to jak sam pan redaktor stwierdził, to nie za bardzo się nadaje do promocji o tej porze. To prawda. Tak. Proszę państwa, to co, przechodzimy do tej dyrektywy unijnej w takim razie, tak żebyśmy mieli jasność, o czym mówimy i w czym jest rzecz. Bardzo poproszę o podprowadzenie filmowe. Sprawa, która właściwie powinna łączyć się wszystkich, niezależnie od poglądów. Po prostu każdy obywatel zostanie dotknięty regulacjami, które będą dotyczyć naszych samochodów, naszych domów, no i naszego życia codziennego. Myślisz, że ominiecie kosztowna zapisana w Zielonym Ładzie termomodernizacja? Szacuje się, że w Polsce może jej podlegać nawet 83% budynków. A koszt, jaki poniosą Polacy, to nawet 1,5 biliona złotych. 1,5 biliona złotych. To jest wielki skok na kasę również, ponieważ będzie trzeba przeprowadzić renowację mieszkań, domów, to wszystko podrożeje. To śmierć dla naszej gospodarki, ale także dla wielu polskich pracowników, nie tylko w jakimś sektorze górnictwa, hutnictwa, ale dotyczy to każdego Polaka. Precz z Zielonym Ładem. Widzimy się na demonstracji 10 maja w Warszawie. I tak, proszę państwa, mimo wczesnej pory staram się pobudzić swoją wyobraźnię. I trudno mi sobie wyobrazić, na przykład kościół mariacki, niech będzie, obłożony styropianem. Bo to jest awykonalne, to zupełnie nierealne. Co, Wawel też? Redaktorze, no, jak pan tutaj Krakowa dotyka, to powiem, że to na pewno tak nie będzie. Po pierwsze, ja rozumiem krytykę dzisiaj Zielonego Ładu, do której my się też przecież przyłączamy. Mówimy w obszarze rolnictwa, że nie zgadzamy się na te zapisy i pewne ustępstwa już wypracowaliśmy, które będą wchodzić. To poprzedni rząd akceptował ten Zielony Ład, z którego dzisiaj musimy wychodzić. No, pan rząd pana Morawieckiego, no to wielokrotnie nawet przedstawiciele ówczesnej koalicji, pan przedstawiciele wtedy Solidarnej Polski, później Suwerennej Polski mówili, że no, ta akceptacja rządu była na te zapisy. Natomiast termomodernizacja w Polsce, ona postępuje od wielu, wielu lat, tak?
jest dokonana sukcesywnie przez spółdzielnie mieszkaniowe, przez było wiele programów, które zachęcały do tego. No to jest też obniżenie cen energii. Chyba się z tym wszystkim zgadzamy, tak? Każdy brał to pod uwagę ten proces w Polsce jest prowadzony od dziesiątek lat. Rozumiem, że jeżeli wchodziłyby przepisy, to jeszcze te wspólnoty, spółdzielnie mogłyby korzystać z wielkiego dofinansowania Unii Europejskiej. Wspólnota, spółdzielnia, co z indywidualnym budownictwem, domki jednorodzinne? Ludzie starsi, dajmy na to w wieku 60, 70, 80 lat, wykluczeni z rynku pracy. Co znaczy, to nie umiem powiedzieć, czy te 83%, tak? Bo rozumiem, że do tego Telewizja Republika tutaj to wskazuje jako problem w Polsce, że 83% budynków w Polsce nie jest nie jest zmodernizowanych termo. W związku z tym ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest taka skala w Polsce. Że aż 83%? Panowie tak uważają, że to dotyczy 83%? Jeżdżąc po kraju i wjeżdżając gdzieś w głąb wioski, czyli zbaczając tej głównej drogi, no to widać, jak te domy wyglądają. To może być nawet 100% w takich miejscach, tak. To jeżeli można, panie redaktorze, bo tu... Ale w skali Polski 83% to chyba jest przesada. Pan poseł mówił, to od razu sprostowanie, rząd Mateusza Morawieckiego nigdy nie zgodził się na tego typu reformy, które nazywane są Zielonym Ładem. Jest to zasadniczym mitem, to po pierwsze. Po drugie, można mówić, że tego problemu nie ma z perspektywy wielkiego miasta, chociaż to i tak jest wtedy nieprawda, bo i w miastach dużych nawet ludzie zostaną dotknięci tymi zmianami, obowiązkami związanymi ze zmianami źródeł ciepła. Przecież w Warszawie wciąż mnóstwo domów jest ogrzewanych gazem, a przynajmniej woda jest ogrzewana gazem, więc są realne problemy i to wszystko, a dodajmy na to że panie że profesorze, polski rząd... skoro już tak pobudzamy naszą wyobraźnię o tej porze, ja zacząłem co prawda, ale to proszę sobie wyobrazić, że jest naprawdę w Warszawie gro osiedli, gro domów, które nie mają dostępu do bieżącej wody z wodociągów i nie mają dostępu do kanalizacji. Szamba i studnie. I tak to wygląda, to jest Warszawa. I to jest duże miasto, a co dopiero gdzieś w małych miejscowościach na Podlasiu, u mnie w województwie kujawsko-pomorskim, tam skąd jestem posłem, czy w wielu innych miejscach. Pan poseł tutaj zręcznie próbuje przerzucać odpowiedzialność, a to rząd obecny nie wyraził sprzeciwu na szczycie Rady Unii Europejskiej właśnie wobec tych zmian, tylko wstrzymał się, mógł się sprzeciwić. I to wszystko dzieje się pod osłoną debaty na temat inny, pobudzający emocje na temat aborcji, po to, żeby odwrócić zapewne, bo to jest z tego słynie lider obecnego rządu, żeby odwrócić uwagę od tego, że właśnie po cichu, jak złodziej w nocy, przychodzą nowe zmiany, które dotkną portfeli nas wszystkich i tych mieszkających w dużych miastach i w tych małych miejscowościach, bo wszyscy w zasadzie jak jeden mąż będą musieli te swoje domy w mniejszym lub większym zakresie czy mieszkania. Ale to nie jest kwestia tylko, bo minister Raś powiedział o tej termomodernizacji. Okej, rzeczywiście widać, że ta termomodernizacja też na przestrzeni lat następowała. Natomiast jeżeli dziś mowa jest o tym, że okna, dajmy na to, dwuszybowe, trzeba koniecznie zastępować trzyszybowymi, ja czy trójszybowymi, o tym mowa. Wiecie panowie, bo wszystko można zmienić w politykę i wszystkim możemy się nawzajem atakować. Ja mieszkam w Tychach. Przypominam sobie rozmowy ze świętej pamięci profesorem Marianem Zembalą, który w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu prowadził badania na temat tego, jaki jest wpływ niskiej emisji, czyli tak zwanego smogu, na zdrowie Polek, Polaków mieszkających w województwie śląskim. Proszę sobie wyobrazić, że panowie profesorowie, panowie doktorzy wyliczyli, że 15% wyższe jest prawdopodobieństwo chorób układu kardionaczyniowego, chorób płuc właśnie na Śląsku ze względu na smog. Na smog, który bierze się z łatwej dostępności źródeł opalanych węglem, z łatwej dostępności surowca, z nie najlepszej sytuacji finansowej mieszkanek i mieszkańców, którzy muszą kupować węgiel i ten węgiel spalać w swoich piecach. Moje miasto rodzinne, Tychy, należy do jednych z najbardziej zanieczyszczonych miast. W 100 najbardziej zanieczyszczonych miastach zagrożeniem smogowym, dotkniętym zagrożeniem smogowym z niskiej emisji, 35 to są miasta w Polsce.
Kujawsko-Pomorskim pewnie w tym kontekście żyje się lepiej, ale na Śląsku od późnej jesieni do późnej wiosny nad miastami wisi smog. Ten smog bierze się właśnie ze spalania węgla w domowych źródłach. I jeżeli spojrzymy na dyrektywę budynkową, bo pewnie o niej rozmawiamy, w taki sposób, że niesie ona możliwość finansowania tych zmian. Nie, nie ma mowy o finansowaniu. Ale rzeczywiście, tych zmian. Że jest mowa. Mowa jest o wywłaszczaniach i mowa jest o tym, że nie będzie pieniędzy na to, bo nikt nic na ten temat nie wie. Po pierwsze, Przepraszam, tutaj w tym studiu, w programie W Punkt był rzecznik Nowej Lewicy. Dopytywany skąd pieniądze na to. On nie wiedział. Ale panie redaktorze, to są przepisy, których w polskim systemie prawnym jeszcze nie ma. Każda unijna dyrektywa będzie implementowana do polskiego systemu prawnego. To jak to jest? Obowiązek jest, a nie ma pieniędzy, albo nie ma wytłumaczenia skąd Unia Europejska działa w taki sposób, że są tworzone dyrektywy na szczeblu europejskim i te dyrektywy są po kolei implementowane do polskiego systemu prawnego. I w jaki sposób my zaimplementujemy tę dyrektywę do polskiego systemu prawnego, zależy głównie od nas. Jak to sfinansujemy, zależy głównie od nas. W moim interesie jest, aby miasta były mniej dotknięte. Chciałbym, żeby powietrze nad województwem śląskim było takie, jakie jest nad województwem kujawsko-pomorskim, bo ale oni mają 15% mniej szans na raka płuc niż my w województwie śląskim. Panie dlaczego ponieważ, mamy się truć? Ponieważ już lat kilka na karku mamy, to i pan i ja pamiętamy z dzieciństwa, jak wyglądała rzeczywiście sytuacja. No, ja posłużę się przykładem chociażby Przemyskim. Centrum miasta opalane w większości piecami tymi kaflowymi, czyli ogrzewane i... Ale kiedy to było, panie redaktorze? No tak to było lata temu. Powiedziałbym nie aż tak dawno temu. Czyli widzi pan, ja tutaj pójdę w sukus. Ja celowo ten przykład używam, że to było rzeczywiście lata temu. Jest pewien progres. I dzisiaj sytuację mamy taką. Rzeczywiście od tego węgla wiele gospodarstw domowych podchodziło, samorządów też. Ale wiele i to, co dziś truje ludzi, to w większości tarcie klocków hamulcowych, samochodach? Panie redaktorze. Plus do tego wszystkiego spalinki. To nieprawda. To jest tak, 15. Prawda. Nie. Niska emisja. To jest wszystko policzalne. Wie pan, ja jestem tylko prawnikiem, ale lubię statystyki. 15-16% zagrożenia smogowego jest generowane przez komunikację. I komunikację publiczną, i komunikację indywidualną, czyli przez samochody. Cała reszta to są źródła ciepła. Na Śląsku w dalszym ciągu pali się węglem. Zapraszam pana w późnym listopadzie do Żywca, albo do Krakowa, albo do Oświęcimia. Albo na przykład do moich ukochanych Tychów. Naprawdę widzi pan, czym pan oddycha. Widać, plus do tego czuć, ale to nie ma co też tak aż obrazowo przedstawiać. Innym przykładem można się posłużyć, na przykład dla ulubionych wyjazdów feryjno-zimowych. Do Zakopanego. No wystarczy wyjść i poddychać świeżym powietrzem w Zakopanem. Dlatego trzeba jeździć do Wisły, Cieszyna, tak. Koniakowa i Stebnej. Czyli na Śląsk. Zakopanego tam powietrze jeździć, jest panie... zdecydowanie... Nie, ale ja nie mówię, żeby nie jeździć. Ja powiem tak, mój region był pierwszym, który takie restrykcyjne przepisy wydawał, jeśli chodzi o likwidację tak zwanych kopciuchów. Pan redaktor pamięta. Mhm. Małopolska, Kraków. I są z tego naprawdę duże efekty. No, trzeba się za to zabrać. Uważam, że oczywiście przesadnym byłoby, gdyby ci biedni ludzie nie mieli pomocy w dojściu do sytuacji, w której mogliby zmienić źródło pału, tak, na niskoemisyjne. I tak zakładany był też program w Małopolsce. I on na początku był trochę kontestowany właśnie przez... W Krakowie był on pojmowany w 100% i on był modny. Poza Krakowem mówiło się przez dłuższy czas, że może to jest nadmiarowe. Dzisiaj naprawdę wielkie programy OZE, które są tak popularne poza Krakowem w tych gminach i wykorzystujemy ten czas. I to są pieniądze z Unii Europejskiej, to są pieniądze z KPO, które do nas docierają. Panie, które tu drodzy panowie, jest, to robimy tak, damy szansę, pompy, bo udało się dotrzeć kolejnemu gościowi, który za chwileczkę wejdzie do studia, a my w międzyczasie, chociażby wątek Tychów i Bielska-Białej, jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, które niestety nas czekają. Bardzo proszę. Nawet do 10 tysięcy osób może zwolnić Poczta Polska, a zwolnienia niestety grupowe planowane są także w innych zakładach, firmach zagranicznych, które i to ważne, wycofują się nawet z inwestycji w naszym kraju. Jak wyglądają nastroje wśród przedsiębiorców za nowej władzy i ile osób może stracić pracę? Dzisiaj sprawdzam. Za te
no marne pieniądze, czy nawet niegodne pieniądze, będziemy musieli więcej pracować. Więc atmosfera jest fatalna, pracownicy domagają się radykalnych działań i takie działania będą podejmowane. Po pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku strata Poczty Polskiej mogła przebić 60 milionów złotych. Operator ratuje się cięciem etatów. Pracownikom nie będą przedłużane kończące się umowy, a w miejsce osób odchodzących na emeryturę nie będą przyjmowani nowi pracownicy. Związki zawodowe już biją na alarm. Czyli mamy na przykład 10 listonoszy w jakiejś placówce pocztowej, dwóm kolegom kończy się umowa na czas określony, za nich nie są zatrudniane nowe osoby, czy te umowy nie są im przedłużane i 8 kolegów musi na przykład od 1 kwietnia wykonywać tą samą pracę, którą kiedyś wykonywali 10. Na poczcie pracę stracić może aż 10 tysięcy osób. Pierwszy strajk odbył się już 2 kwietnia. Związkowcy zapowiadają kolejne, ostrzegawczy i po referendum wśród pracowników, także generalny w maju. 13 marca wystosowaliśmy oficjalny protest. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych wystosowaliśmy konkretne pytania, żądając odpowiedzi, jak ta redukcja ma być przeprowadzona, na jakich zasadach. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zarząd ma 30 dni na to, żeby odpowiedzieć. No, tradycyjnie nie odpowiedział. Ale to nie koniec złych wieści dla pracowników. Fabryka Volvo Buses we Wrocławiu zostanie zamknięta. Pracuje tam 1500 osób. Levi-Strauss zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że wkrótce zlikwiduje swój zakład w Płocku, w którym pracuje około 650 osób. Nokia to kolejny z globalnych koncernów działających w Polsce, który szykuje się do zwolnień grupowych. Pracę straci tam nawet 800 osób. Lista osób do zwolnienia jest niestety długa. Wiele jest takich działalności, które już zostały zamknięte. I były to działalności tak zwane rodzinne, które po prostu nie przetrwały tej próby czasu i tej próby niestety kryzysu, który był i jest. Polska pod rządami Donalda Tuska przestaje być atrakcyjna dla inwestorów z zagranicy. I jak się okazuje, ci, którzy już tu zainwestowali, zaczynają masowo zwalniać pracowników, co grozi oczywiście wzrostem bezrobocia. Ten rząd nie ma żadnej wielkiej inwestycji, żadnej poważnej inwestycji, która by robiła, że Polska spowodowałaby, że Polska zrobi krok, dwa, trzy do przodu. Jak pomaga rząd? Nieoficjalnie podczas ostatniego spotkania ministra rozwoju z przedstawicielami polskich firm zapowiedział on, że startuje do Europarlamentu. Oficjalnie minister odpowiada tak. Każdy powinien o tym myśleć, kto jest dzisiaj politykiem i może przynieść głosy na listę wyborczą, dlatego że jeśli pójdziemy w tym samym układzie, co w wyborach samorządowych i wyborach do parlamentu w ubiegłym roku, to wszystkie ręce na pokład. Rząd, widać, jest niestety zajęty sobą i dopóki się nie poukłada i nie powybiera, na przykład w spółkach państwowych, to jeszcze trochę czasu pewnie zajmie, zanim polityki przemysłowe będą stosowane. Natomiast dużo biznesów, które miały wejść do Polski albo już były zaawansowane, ma taki etap, że tak powiem, słabości i szukania alternatyw. A to oznacza, że mogą z inwestycji w Polsce zrezygnować. Ze stratą dla polskiej gospodarki. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. I o rynku pracy z całą pewnością będziemy rozmawiać, między innymi w kontekście termomodernizacji, czy też dyrektywy, o której tak ładnie minister Gramatyka mówił. Witamy Mariusza Goska z suwerennej Polski, który dołączył do nas. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry, z przyczyny zawinionego do mnie. Boże, wy się jako politycy musicie tak wszędzie tak, usprawiedliwiać musimy, bo mam kampanię prezydencką w Kielcach, dlatego też to mówię. Zaraz powiem, że komunikacją miejską w Warszawie to jeszcze. Dajmy mu szansę. No dobra, nic nie mówię, w związku z czym rozumiem, że na nikogo winy nie chcę zwalać. Michał Gramatyka, kontynuuj. No, rozmawialiśmy o dyrektywie budynkowej i o tym, jak wygląda powietrze nad wieloma miastami, szczególnie tymi, które są położone w kotlinach i które mają realny problem ze smogiem. Problem, który przekłada się na nasze zdrowie. Jestem przekonany, że leczenie takich chorób kosztuje dużo więcej niż inwestycja w to, żeby to świństwo z naszych głów po prostu wypędzić. Miasta sobie radzą bardzo dobrze. Czy styropian jest neutralny dla środowiska? Ja nie wiem, czy się ociepla styropianem. Nie wiem, czym się ociepla. Jestem tylko prawnikiem. Nie posiadam takiej wiedzy. Wiem, a czym pan ma ocieplony budynek? Panie redaktorze, no takie pytania mi zadawacie. No to chyba, budowałem panie, ten nie pytam się o grubość na przykład tego ocieplenia, ale pytam się, czym ma pan ocieplony budynek?
Ja się na tym nie znam. Ja a ma pan ocieplony budynek? Tak, mam też fotowoltaikę na dachu. Zresztą ostatnio grillowano. Grillowano. Tym materiałem do ocieplenia jest styropian i on jest powszechnie stosowany. Ale tu, panie redaktorze, diabeł tkwi w metodzie, bo ja myślę, że między nami nie ma sporu, że powietrze powinno być czyste. Nikt tego nie kwestionuje. Wszyscy chcemy mieć czyste powietrze. Tylko dzisiaj, mówiąc tym wszystkim mieszkańcom, między innymi ludziom mieszkającym w Tychach, że ta dyrektywa budynkowa jest czymś dobrym, mówi pan jednocześnie, że sięgniemy do waszych kieszeni w taki lub inny sposób po to, żeby zmusić was do pilnej termomodernizacji, wymiany źródeł energii, do być może zmiany okien, drzwi w budynkach, cokolwiek za tym będzie szło, bo nie ma w tych dokumentach do naszych kieszeni? Przecież to pański rząd realizował program Czyste Powietrze, nie ma, z którego wymiana źródeł ciepła. Ale to był program ciepła. Dobrowolny, panie ministrze. No oczywiście, że był dobrowolny. I właśnie a tutaj właśnie stoimy chodzi. Przed przymusem. A tu stoimy przed przymusem. Mówimy językiem korzyści. Jestem w 100% przekonany, mówimy że znajdą prawdy, się... Panie nie, mówimy a nie się językiem, mówimy do ludzi, mówmy do ludzi językiem korzyści. Jestem przekonany, że znajdzie się finansowanie na termomodernizację, na zmianę. Na Śląsku to jest realny problem. Tam są tak zwane familoki, czyli takie duże osiedla mieszkaniowe, budowane jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, które mają bardzo poważny problem z dotrzymaniem norm energetycznych i jestem przekonany, że znajdzie się finansowanie. Niektóre z tych osiedli są zabytkowe. Panie ministrze, dzisiaj ja ludziom, sobie pozwoliłem że to będzie w całości finansowane na taką podróż sentymentalną, wiedzione między innymi za sprawą Ireneusza Rasia. I mówi, że to już kupę lat minęło. To prawda, że kupę lat minęło, ale w tak zwanym międzyczasie wydarzyło się chociażby na przykładzie Krakowa i na przykładzie innych miast coś, co byśmy nazywali tą transformacją energetyczną. Czyli mówiono ludziom tak, weźcie, zejdźcie z tych kopciuchów, pozakładajcie sobie tam, gdzie macie możliwość, piece gazowe i grzejcie sobie gazem. Mhm. Ale my stajemy przed faktem, że za chwileczkę gaz też będzie ble. A to też nie jest do końca prawda. No dlatego, jak nie do końca prawda? Tak, no bo jeżeli mówimy o tej samej dyrektywie budynkowej, to jak czytam treść dyrektywy budynkowej, nie wiem, czy ona już jest przetłumaczona, chyba się ostatnio polski tekst ukazał, bo ja ją czytałem jeszcze w wersji oryginalnej, to tam jak gdyby hybrydowe źródła ogrzewania polegające na źródle gazowym sprzęgniętym z fotowoltaiką są jak najbardziej dopuszczalne. Nie wiem, dlaczego mówić, że gaz nie będzie dopuszczalny. No ale zaraz, no, na przykład w mieszkaniach niech będzie w tych familokach. Dajmy na to, ludzie pozakładają sobie piecyki, nie tylko piecyki gazowe do ogrzewania wody, ale również i do grzania mieszkań. Jest to realne. Bardziej, aniżeli to, że przez fotowoltaikę będzie sobie każdy zakładał pompę ciepła. Nie no, akurat, no to jest absurd. Akurat familoki są budynkami wielorodzinnymi. No, są ja wiem, jak wyglądają familoki. Budynkami zabytkowymi i tam potrzeba rozwiązań systemowych. I to są najtańsze i najlepsze rozwiązania, czyli wykorzystanie ciepła systemowego, które jest produkowane przez miasto. I w tym kierunku powinniśmy iść, żeby... Ale powiedzmy sobie szczerze, panie pośle, że z gazu nikt nie zrezygnuje przez wiele, wiele lat. I no to tak, jest no. Jasne dla zresztą mnie. Panie ministrze, wie pan, ja przepraszam, to jest mniej więcej tak. Z gazu nikt nie zrezygnuje przez wiele, wiele lat i to jest normalne. Tak, natomiast... Normalne było też to, że parę miesięcy temu, i nie łączę jednego z wątku z drugim, bo nie będę ludzi porównywał do gazu, ale kiedy rozmawialiśmy na temat dyrektywy czy działań Unii Europejskiej w sprawie migracji, to każdy łapał się za głowę i mówił, o czym wy w ogóle mówicie? To temat zastępczy na przykrycie wszystkiego. Panie i to jest kwestia co najmniej dziesiątek lat, zanim do tego dojdziemy. Gaz to problem wynikający z wojny na Ukrainie, bo to jakby zaburzyło jakby ten... ceny w ogóle gazu na rynku, prawda, europejskim, a światowym. Pana szczegółowości. Zgadza się pan ze mną? I tak i nie. Zgadza się pan ze mną? I w związku tak z tym nie. To był jedyny problem. Według mnie dzisiaj żaden rozsądny polityk w Polsce, ani w Europie, no nie, w Europie może się ktoś znajdzie, bo mamy te osoby, które dzisiaj na mostach siedziały w Warszawie i blokowały przejazd ludzi do pracy. Są takie, że 6 osób zakłóci funkcjonowanie całego potem miasta. Potem pan poseł Gosek nie potwierdzał. Jest ta dyrektywa, panie pośle, ministrze. O tym jest ta dyrektywa, że gaz nie będzie mógł być podłączany chyba już w 25 roku czy 6 do kolejnych mieszkań, a później... Ale to jest prawda, profesor Sztucki ma rację, no tak to ma wyglądać. To jest mniej więcej tak, panie redaktorze, jedno zdanie, bo pan wspomniał o dyrektywie migracyjnej, o tym obowiązkowej solidarności, to jest w ogóle fenomen. Donald Tusk mówi,
pilnuje. Za woli pan zwrot solidarności obowiązkowa? A czy właśnie to jest tak jak ciepłe lody? Ale nie jak ciepłe lody. Ale drodzy panowie, jedno zdanie, proszę dać mi dokończyć. Pan premier Tusk mówi, że za 2-3 lata, kiedy ta dyrektywa migracyjna jego zdaniem będzie egzekwowana, to on dopilnuje, żeby wobec Polski nie była egzekwowana. I łatwo panom właśnie takie same obietnice dzisiaj składać. Z jednej strony mamy dyrektywę, mamy poważne ryzyko, nie umiem z nich korzystać i obawy. I ludziom się mówi, za 2-3 lata będą jakieś pieniądze potrzebne. Proszę, już jest w centrum proszę dla konkretnie Polski, powiedzieć, że rząd finansuje obywatelom całkowicie remonty, które będą wynikały, które będą konieczne w związku z tą dyrektywą. Taka deklaracja nie pada. Proszę państwa, że to jest science fiction? Postaci. Nie, bo panie redaktorze, nie brnijmy w to, bo naprawdę nikt za 2 lata nie będzie blokował dostępu do podłączenia gazowego w tym kraju. I to mogę się założyć. Założy się pan ze mną? O panie, Ja myślę, że to proszę żadnych nie przyjmuje. Pan profesor Szczucki jest człowiekiem, który mówi językami. Dajmy człowiekowi. I jestem przekonany, że też wyczytał, że hybrydowe źródła ciepła, czyli gaz sprzęgnięty z fotowoltaiką, są w tej dyrektywie budynkowej dopuszczalne. Warto to przyjąć. Przynajmniej przez pewien czas, a później po tym czasie będzie co będzie. W ogóle w dyrektywie budynkowej. Minister Raś, proszę państwa, powiedział o tym, że to, co wszystko się dzieje, to jest kwestia wojny na Ukrainie. To właściwie wojny Rosji, problem gazu, która wypowiedziała wojnę Ukrainie i kwestia gazu rosyjskiego, którego w Europie jest coraz mniej. Natomiast pana tak troszeczkę podchwytliwie dopytam. Mhm. Wie pan, skąd Ukraina bierze gaz? Z Rosji. I o czym my mówimy? Mariusz Gos. Także tak naprawdę to nie jest kwestia wojny na Ukrainie, bo wszyscy doskonale wiemy od roku 2010, gdzie rysował się ten plan Green Dealu, Zielonego Ładu i manizmu Fit for 55, że to była polityka dekarbonizacji, chodziło o to, żeby zniszczyć alternatywne źródła energii, a przede wszystkim węgiel. I ta polityka dekarbonizacji miała doprowadzić do tego, żeby później Ruscy tłoczyli gaz do Niemiec, do Hamburga i stamtąd miał być sprzedawany na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, oczywiście z odpowiednią niemiecką marżą. Ten rosyjski gaz miał być sprzedawany i taka była prawda, więc trzeba było powiedzieć, że węgiel jest B po to, żeby te geld po niemieckie się zgadzały i to była polityka tak naprawdę finansjery niemieckie, bo oni nie patrzyli na bezpieczeństwo Europy, bo co zrobili po 14 roku po aneksji Krymu, sprzedawali broń Putinowi, także to w ogóle dla nich liczyła się tylko kwestia tego, żeby ten gaz osłabić. Węgiel osłabić. No, wie pan, to jest też kwestia pewnej dyplomacji w warunkach wojny, w jakich się teraz Wołodymyr Zełenski znajduje. No, natomiast gdyby nie Niemcy i wspólne geszefty z Rosją, to być może ta wojna nie wybuchłaby w ogóle, bo są też współodpowiedzialni za to, że trafiały tam ogromne pieniądze. Przecież wie pan, jak było, panie pośle Gramatyka. Drugie wybory przegraliście przez instrumentem SWIFT, taką ksenofobiczną, ale instrument SWIFT to gdzie było? Nie, panie ministrze, ani wyborów nie przegrali żadnych, oni wręcz przeciwnie, wybory wygrywają. Ostatnim, który tak wygrywał wybory, to był król Epiru, nazywał się Epiru. No to jest siła złego na jednego i później powstają takie koalicje od Sasa do Lasa i one szybciej się rozpadną. Sasów proszę zostawić w spokoju. Sasów niech się pan nie powołuje, bo to prawie Niemcy. Ale kto do tej koalicji doprowadził, panowie, gratuluję. Ale wiecie, ale ta koalicja też jeszcze myślę, że w krótkim czasie i ona się wewnętrznie rozwiąże, bo sami panowie wiecie najlepiej, co się dzieje w środku. Ja w pana wierzę, na przykład. Ja biorę tylko popcorn od Szymona Hołowni i się temu przyglądam, bo ciekawie się dzieje w kuluarach. Tak, to jak Hołownia popcorn rozdaje? No powinien, mówił, tak, powinien, dużo mówi o tym, to powinien nie rozdać. No, nie tylko gestem, ale i czynem. Ale kończąc, tak naprawdę, gdyby nie polityka niszczenia węgla, a później coś stało po sytuacji w buchu wojny na Ukrainie, o której pan poseł Raś mówi, no Niemcy zwiększyli kwestię energetyki węglowej z 70 do 100%, co działo się we Francji. Franz Timmermans, ten orędownik całego tego Green Dealu w Holandii, przecież gdzie te odnawialne źródła energii, szczególnie farmy wiatrowe, i tam też węgiel nagle stał jeszcze cacy, już nie był B. No okay, przecież to była polityka, przecież w Holandii panie też... Panie pośle, ale są pewne zdarzenia pan mnie tak przeciąga na swoją stronę, tak, ale ja nie przejdę do was. Ja twardo po stronie... Panie pośle, całe szczęście, dlatego że pan jest... Pan jest luminarzem, to może pan filar wreszcie otworzy oczy. Pan nie ma
może nigdzie przejść. Bez pana polityka nie będzie wyglądać tak, jak dziękuję, wygląda. Dziękuję, wszyscy panu to wiemy. Bardzo, że miło się zrobiła, aż trudno uwierzyć. Może jeszcze panowie ucałujecie. Że suwerenna tutaj. Polska musi rozdzielać koalicjantów, żeby tak. przypadkiem się nie naprawdę suwerenna Polska po prostu łączy i my jesteśmy tym elementem takim konsyliacyjnym. Ale, panie redaktorze, bo my mówimy o takich scenariuszach, które są określone niestety przez dynamicznie zmieniającą się politykę międzynarodową, która w ostatnich, powiedzmy, 10 latach miała miejsce. I oczywiście to, co pan poseł mówi, zmiana polityk w danych krajach, niemiecka. Ja może bym tego tak nie akcentował, jak pan, bo pan złośliwie akcentuje, ale uważam, że od Niemców się jednego możemy nauczyć. Pragmatycznego podejścia do tego, żeby budować swoją gospodarkę. Ale musielibyśmy być wyrafinowanym państwem, ale my musimy być. No to trudno byłoby nieść pomoc Ukrainie i jednocześnie Ukrainę cyckać. Jeżeli ja dzisiaj kolegów tutaj, którzy siedzą, z lewej, aż dziwne, że pan z lewej, a pan z prawej, zmieniłbym miejsca, bardziej byłoby to... Ale pan profesor ma takie mocne tak? konserwatywne poglądy. No to dobrze, niech siedzi. Pan nas tak przesadza, łączy, dzieli, przytula, coś to się do nas, panie, proszę, To proszę zwrócić uwagę, że kiedy dotykamy tego problemu i często do tego wracamy, gdy była kwestia rozgrywki ośrodki KPO, które były potrzebne do tego, żeby modernizować, pompować to w gospodarkę, to u was nie było zgody między mainstreamem zarządzającym, czyli PiS, i suwerenną, wtedy solidarną Polską. Wtedy solidarną. Trwała dyskusja. Jaka dyskusja? Ta szokolnie żeście stawali, mówiliście, że nie dopuścicie do tego. Trwał dialog. I dzisiaj mamy sytuację taką, że rzeczywiście myśmy to odblokowali, bo akurat my możemy mówić w tej kwestii, pan redaktor powie w sposób taki otwarty, dlatego że my chcieliśmy, nawet wyciągaliśmy rękę, żeby jako pomóc. PSL. Tak, żeby pomóc. Czyli trzecia droga. Tak, zagłosowaliście wtedy za. Chcieliśmy i była ta słynna podkomisja, gdzie przyszedł pan Mateusz Morawiecki. Dlatego, że są pewne szkoda rzeczy. Szkoda tylko, że już posła Kasprzaka nie ma, bo się go PSL pozbyło. Nie pozbyło się, miał inne plany. W związku jakie z tym miał inne plany? No chciał startować przecież. W samorządzie. Ale nie wiem, to pan redaktor chyba ma z nim Z Mieczysławem Kasprzakiem, oczywiście. Niż ja. Natomiast popatrzcie się. Interes wtedy państwa polskiego był absolutnie wziąć KPO, wzmocnić się szybciej. Dzisiaj my odblokowujemy, ale koszty jednak Polska poniesie. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo krótki czas wdrożenia środków KPO, tak? Zgodzi się pan redaktor ze mną? 2 lata, do 2026 roku. I dzisiaj rzeczywiście wszystkie urzędy muszą pracować na 200% normy, żeby je dobrze implementować. Propaganda, ale to nie, propaganda. Ponieważ tak, ja się zgadzam z Ireneuszem Rasiem i ciekaw jestem, czy Ireneusz Raś zgodzi się ze mną. Pamięta pan, panie ministrze, jak Grzegorz Schetyna pierwszy, później Rafał Trzaskowski jako drugi, mówili o tym, że te pieniądze będą blokowane do momentu, dopóki Platforma Obywatelska nie wygra wyborów. Pamięta pan może te wypowiedzi, te artykuły, tak czy nie? Wie pan co, to trzeba ich pytać. Rozumiem, że może pan nie pamięta, bo przecież nie musi pan czytać wszystkich wypowiedzi. Ale powiedziałem, że była siła polityczna, która wyciągnęła rękę. W polskim parlamencie. Tak. Natomiast nie jest żadną tajemnicą, że Platforma w polskim Sejmie wstrzymała się od głosu, natomiast widząc, co zrobili w Sejmie, w Senacie już ten błąd naprawiali. Dobrze. I wie pan też doskonale, jakie były rezolucje przeciwko państwu polskiemu w Parlamencie Europejskim. Wystarczyło sił politycznych w polskim parlamencie trzeciej drogi w zeszłej kadencji, żeby odblokować KPO? Wtedy nie KPO? Było trzeciej drogi. No to PSL. Mówimy o PSL-u i wtedy to się nazywało Koalicja Polska. Wystarczyło. Wystarczyło, ale jeszcze jeden dla państwa, a nie dla partii. Ja tylko przypomnę, proszę państwa, że to KPO, ja się naprawdę bardzo cieszę, że wczoraj tych bez mała 27 miliardów wreszcie na konto Polski trafiło. Tym bardziej, że tam jest i część pożyczkowa, i powiedzmy ta część grantowa. I co, martwimy się, czy się cieszymy? Ja powiedziałem, że ja się cieszę, a pan może się martwić, panie ministrze. Panie, będziemy w podatkach spłacać. Ale sekunda, ale my już tam przecież i tak spłacamy w związku z powyższym. Przynajmniej teraz jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że coś dostaliśmy i spłacamy z takim, nie wiem, oddechem, że jednak coś mamy i możemy sobie spłacać. Bo do tej pory spłacaliśmy nie mając nic. To jest subtelna różnica, nie? Natomiast chodzi mi o zgoła inną rzecz. Jakie kamienie milowe, bo przecież to KPO, które miało być programem, krajowym programem odbudowy po COVID-19, przypomnę, które kamienie milowe zrealizowaliśmy, które były wymagane do tego, żeby odblokować te pierwsze transze?
Wie pan, to jest bardzo dobre ustawienie dyskusji. Ja na przykład mogę ze swojego obszaru poopowiadać parę ciekawostek. Od 19 roku wiemy, że w Polsce będą musiały zaistnieć przepisy regulujące rynek telekomunikacyjny. Bo o cyfryzacji pan minister będzie mówił. Na sekundkę tylko. Do Kopenhagi, proszę państwa, się przeniesiemy ze sprawą rzecz jasna łącz telewizyjnych. Płonie budynek giełdy papierów wartościowych w Kopenhadze. Dlaczego, jak doszło do tego pożaru, nie wiemy. To jest historyczny budynek giełdy papierów wartościowych. To jest wszystko, co wiemy na tę chwilę. Tam trwał chyba remont. Co czytałem, to w trakcie tego remontu doszło do tej sytuacji. XVII-wieczny budynek. Tak, zabytkowy XVII-wieczny. Jaka emisja CO2 jednocześnie? Michał Gramatyka. No i teraz Unia Europejska wymaga od nas wdrożenia pewnych dyrektyw. Tam, nie wiem, między innymi jest kwestia dokładnego raportowania lokalizacji, która jest wykorzystywana przy ratowaniu ludzi. Dzisiaj ratownicy muszą szukać na kilkudziesięciu kilometrach kwadratowych. Gdybyśmy wdrożyli przepisy i wdrożyli technologię, to musieliby szukać na kilkudziesięciu metrach kwadratowych. I od 19 roku w rządzie PiS te przepisy czekały na wdrożenie. Podejmowano kilka prób wdrożenia tych przepisów, ale raz wymyślili, że wrzucą w to inwigilację komunikatorów internetowych. Drugim razem wymyślili, że wrzucą to programowanie pilotów telewizyjnych, żeby propagandę można było ludziom do głowy tłoczyć. Efekt był taki, że te przepisy przez 3-4 lata nie dało się ich uchwalić w Sejmie. I teraz nowy rząd staje przed takim wyzwaniem, że jest już wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 50 tysięcy euro dziennie płacimy za to, że ta dyrektywa nie jest wdrożona. Robimy to tak szybko, jak się da, dlatego że 3-4 poprzednie lata zostały po prostu zmarnowane. I takie sytuacje są w którymkolwiek resorcie nie podrapiemy trochę głębiej. I to jest właśnie efekt takiej radosnej, kiedyś się mówiło, że Polska gra radosny futbol, to za czasów, nie wiem, Kazimierza Dejny, Włodzimierza Lubańskiego i paru jeszcze innych znakomitych. Tak, ale wtedy były zwycięstwa, warto przypomnieć. Radosna polityka. Panie redaktorze, kilka lat, że Unia jest naszym wrogiem, stajemy na pozycjach konfrontacyjnych. Ale już nie jest wrogiem, już jest uśmiechnięta Polska i przyjacielem, już jest Unia Europejska. Panie redaktorze, zadam pan bardzo chyba będzie startował do Parlamentu Europejskiego, bo to podrapmy głębiej. Ale panie redaktorze, zadał pan słuszne pytanie, które z kamieni milowych... Ale ja sam sobie zadałem to słuszne pytanie. Oczywiście. No to w porządku. To było takie... Panie redaktorze, które z kamieni milowych, no spójrzmy chociażby na obszar wymiaru sprawiedliwości, nie wiem, Adam Bodnar to jest tam, które to chodzące kłamstwo, czyli ten konkret Tuska. Przecież on miał się rozdzielić, panie czyli pośle, miał dojść Adam, do... Adam, podziału... warto powiedzieć, Izabela Bodnar we Wrocławiu wygrała wybory samorządowe za chwilę. I dzięki temu Jacek Protosiewicz będzie mógł wejść do Sejmu, jeżeli nie do Sejmu. To będzie kamień milowy. A to przynajmniej do sejmiku województwa. Ale miały być te podstawowe przesłanki zmienione, czyli upolityczniona prokuratora. Tak, bo tam, do sejmu. Przepraszam, nie, do sejmiku, tak. Nie, do sejmu. Ale jak nie wejdzie do sejmu, Jacek Protasiewicz ponoć ma odmówić wejścia do sejmu, bo na przykład tego mu życzy Borys Budka. Zwany przez Ewę Kopacz Borysławem. Tak. A czego mu życzy? No życzy mu tego, żeby w ogóle odszedł z polityki Protasiewiczowi, biednemu. No. Ale się znęcacie nad gościem. Nie, ja się nie znęcam, wręcz przeciwnie, tym bardziej, że uważam, że Jacek Protasiewicz jest wartością dodaną do tego sejmu. A propos kamieni milowych, mówili co? Natomiast, to tak, żeby błyskawicznie wyjaśnić. Proszę państwa, jeżeli się okaże, że pani Bodnar rzeczywiście zostaje... jej życzymy z całego serca oczywiście. A to chyba pan życzy. Nie, no wszyscy jej chyba, jak tutaj siedzimy, życzymy. Ja też. Panowie, my jej życzymy razem z ministrem Rasiem. Koniec świata. Dobra, to zanim o Jacku Protasiewiczu, to dokładnie Ireneusza Rasia. Proszę państwa, Ireneusz Raś... Tutaj mamy koalicję w tej sprawie. Ireneusz Raś, Krakus, popiera, proszę państwa, Aleksandra Miszalskiego. Aleksander Miszalski to jest ten, jakbyśmy szukali analogii, minister Gramatyka lubi takie historie. To jest ten człowiek, który jest niejako w karierze politycznej Ireneusza Rasia Brutusem. Dlaczego Brutusem? No bo wbił mu nóż w plecy politycznie. Ja mówię, raz, ale dziś Ireneusz Raś popiera Aleksandra Miszalskiego i mówi nie, kandydat seks. Ale poseł Raś mówi, że... A to wygibała po Platformie Obywatelskiej, to już palnicho, no dobra. Poseł Raś mówi, że tylko raz ten nóż w plecy tylko raz, poseł, tak. I poseł Gosek, i pan profesor Szczucki w Wrocławiu muszą popierać Izę Bodnar, no bo przecież nie poprą kandydata koalicji. No dobra, ale o co chodzi z Jackiem Protasiewiczem? Błyskawicznie. Jeżeli się okaże, że pani
pani Bodnar zostaje prezydentem Wrocławia, no to Jacek Sutryk automatycznie przegrywa. Wtedy Jacek Protasiewicz może wejść do Sejmu, natomiast jeżeli odmówi wejścia do Sejmu jako poseł, na jego miejsce wchodzi pani Gołąb. Wtedy pani Gołąb jest w Sejmie, zwalnia miejsce w sejmiku i Jacek Protasiewicz może zająć miejsce po pani Gołąb w sejmiku. Ja uważam, że ludzie, którzy znajdują się w kryzysie psychicznym, powinni dostawać pomoc, a nie drwinę. Więc myślę, że ten pana posła, czy pana wojewody Protasiewicza... Wicewojewody odwołanego wczoraj. Tak, ja myślę, że... Zresztą on wczoraj na Twitterze napisał, że to jest związane z jego kondycją zdrowotną. Te wpisy były związane z jego nie najlepszym stanem zdrowia i myślę, że jeżeli nie oferujemy mu pomocy, to przynajmniej nie powinniśmy się jakoś specjalnie nad nim znęcać. No ale przepraszam, kto się znęca nad Jackiem Protasiewiczem? Mam takie wrażenie, że generalnie wywoływanie tego tematu w kontekście takich heheszków, no... Nie, ale to przecież nikt heheszków nie wywołał. To chyba wytłumaczyłem państwu, o co chodzi. To ja nie mam na wszelki wypadek. Przyszliśmy na takie tematy... Tu trzeba takiej dojrzałej oceny sytuacji. Jednak marginalne dla życia publicznego. Wrocław nie jest marginalny, panie prezesie. Mówię o sytuacji, że chodzi o Wrocław. Czy we Wrocławiu popiera pan też... To żeby była sprawa jasna, bo już jaśniej niż wcześniej powiedziałem się chyba nie da. Uważam, że Protasiewicz jest wartością dodaną do polskiej polityki, tym bardziej, że wiem na co stać innych polskich polityków, którzy obecnie są chociażby ministrami. To całe szczęście. I nie mówią o tym, że mają problem zdrowotny, po prostu dalej robią to, co robią. Ja się zgadzam. Panie ministrze, odnosząc się do tego, co pan mówił, to ja współczuję wrocławianom i cieszę się, że ja nie będę stawał przed takim dylematem jak oni, bo uważam, że to jest wybór jak metaforycznie, jak między dżumą i cholerą. No pan nie zna Izy Bodnar. Bardzo mieszkańcom Wrocławia i kilku innych miast, które przed takim trudnym wyborem stają. Współczuję, ale na przykład liczę na to, że w Poznaniu mieszkańcy postawią na kandydata prawicy, na Zbigniewa Czerwińskiego, w Kielcach na kandydata prawicy. Ale panie profesorze, jeszcze... pan otwiera pan furtkę i za chwileczkę Michał Gramatyka będzie lansował swojego brata. Broń Boże. Mariusz Gos. Nie, ani słowa nie będzie o bracie. No, nie będę mówił o bracie, dlatego że to, że brat jest najlepszym kandydatem, wszyscy wiedzą, to więc czyś. Nie trzeba tego w ogóle pokreślać. Ja nawet nie wiedziałem, że brat startuje. Ja też pierwszy słyszę, ale... Trzeba Republikę na bieżąco oglądać. Michał Gramatyka tutaj już zalety brata własnego chwalił. A ja poprę burmistrza Olkusza, pana Romana Piaśnika w tym studiu. A ja trzymam... No i dobra, i to przyjmuję, natomiast naprawdę ja dziwię się, że Ireneusz Raś oficjalnie jedzie i popiera Aleksandra Miszalskiego. No dziwię się, naprawdę dziwię się. Oficjalnie popieram. No jest Olek ze mną dzisiaj w koalicji. To, że kiedyś nieroztropnie napisał jakiś list... I zajął moje miejsce w strukturach. Pan licho. Ale to był list otwarty. Widziałem gorsze rzeczy w polityce. Nie jestem od wczoraj. Natomiast ja uważam, że... A z Łukaszem też Gibałą pewnie po imieniu jesteście, nie? Jesteśmy po imieniu. Koledzy są... I też facet przecież z rodowodem platformianym. Oczywiście, więc taki wybór... Kibicuje Wiśle czy Krakowi ostatecznie... Gibała? Panie ministrze. Gibała? Nie wiem, komu on... Ja mogę powiedzieć, że Krakowi. Korona ma tutaj przyjazd z Krakowiem. To ja. Pan minister... Ja wiem, ale ja mówię, że ja mogę Kielce z Krakowiem. Tak. Wracamy do naszej dyrektywy. Jeden link, także jeszcze koalicję możemy jakąś stworzyć. Na poziomie Krakowi, tak. Ja tylko, panie redaktorze, wracając z tych... Wracamy do Warszawy i pan poseł wywołał wcześniej... No to przepraszam, to skoro z Wrocławia, to przecież no, nie sposób się odnieść. I nie żal wam Sutryka, wam jako ludziom, którzy mieliście coś wspólnego z Platformą? No przecież Sutryk całe życie z Platformą związany. Ja pana Sutryka nie znam, więc... Donald Tusk go poparł. No tak bez przekonania chyba, ale... To przecież Michał pytać. Jaros został wycięty, a mógł startować. Chyba Michała Jarosa znacie, nie? Tak, Michał znamy i szanujemy. Ale poparcie Donalda Tuska dla Sutryka było takie znaczące. Uważam, że tak na marginesie Michał Jaros, wydaje mi się, wygrałby w pierwszej turze wybory we Wrocławiu, gdyby startował. No ale nie startował. Ciekawe dlaczego. Jakaś decyzja po stronie Platformy. Ta sytuacja jest bardzo dobra dla trzeciej drogi, dlatego że Iza Bodnar jest świetną kandydatką i wszystko wskazuje na to, że te wybory wygra. Myślę, że ma poparcie również pana posła Goska i pana posła Szczuckiego. No bo my nie głosujemy we Wrocławiu, panie ministrze. Chcielibyśmy, żeby głosowali, jednak to oświadczyli w tym studiu. Tak, to będzie pierwsze tego programu, wielkie panie miasto redaktorze. Zarządzane przez prezydentkę z trzeciej drogi. A pan redaktor
Klarenbach miałby sukces we Wrocławiu. Nie, jak pan powie, co? No sukces, no bo jak gdyby wygrała kandydatka Izabela Bodnar. Ale podpinać się pod czyjeś zwycięstwa to tak trochę głupio. Ale nie, no to pan byłby... Ja bywam we Wrocławiu raz w roku, bo tam się odbywa... Ojcem sukcesu. Jeden z ojców sukcesu. Jeden z większych festiwali szantowych w Europie, nazywa się Szanty we Wrocławiu i to jest naprawdę... Zresztą swoją drogą ciekaw jestem, kto w Rzeszowie wygra. Bo... Bywa też na tej szanty. I w Przemyślu, bo też druga tura, zdaje się. Ale dobra, pan profesor kontynuuje. Właściwie już trudno do którego wątku mamy wrócić w tej chwili. Do Szanty i Izabeli Bodnar. Dokładnie, tak. Natomiast wracając na chwilę do KPO, bo tutaj... Ładnie śpiewa? Pan minister... No, Izabela? Widzę, że nie będzie... Nie wiem, ja zwykle nie robię takich... Ale w hotelu generalnie niektórzy ładnie śpiewają. Tak, szczególnie o Grzegorz Braun. Już chyba nie wrócimy do pobawki. Żeby wszyscy zaśpiewać tutaj. A generalnie teraz powstaje inicjatywa chóru Wysokiej Izby. Ja właśnie się nad tym zastanawiałem. Nie. To marszałek sam zaproponował. Widzi pan. Chętnie pan weźmie popcorn od Hołowni, a kiedy Hołownia mówi, że zaproponuje popcorn, to może z inicjatywy marszałka tu podjęliśmy to i będziemy chcieli taki tworzyć zespół. To jest właśnie pytanie, jak będzie wyglądał. Wydzielone i naprawdę uważamy, że... Tak, skądinąd wiem, że w tym chórze pierwsze skrzypce będzie grał pan poseł Mejza i teraz jak pan poseł Gosek stanie obok pana posła Mejza, oni reprezentują pan poseł Gosek będzie solistą. Ja nie wiem, jak śpiewa pan poseł Gosek, ale znając jego inne kompetencje, myślę, że śpiewa też świetnie. Ja szczęśliwie ani nie gram, ani nie śpiewam, więc nie zgłaszam akcesu do tego. Chór szuka menażera. Mój ulubiony cytat z książek Hołowni, to jest jedna z jego książek, w której on pisze, że w kulturze Kościoła katolickiego jest takie powiedzenie, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. I Hołownia pisze, że nie wie, kto był autorem tego powiedzenia. To nie jest w kulturze Kościoła katolickiego, ale, to akurat z Ewangelii wynika. Tak, ale nie wie, kto jest autorem tego powiedzenia, ale on nie miał racji. Ale mówi się też, panie ministrze, że raj polega na tym, że będziemy tam w chórach śpiewać hymny na cześć Pana Boga. Tak, więc myślę, że te umiejętności trzeba szkolić, ale niekoniecznie w chórze sejmowym. Są lepsze miejsca do tego, żeby... Jest pomieszczenie, które jest akustyczne. Tak, nagrani. W chórze sejmowym będą wykonywać utwory śląskiego zespołu Mysłowic, co zresztą już ćwiczyli w nocy. Profesor Szczucki kontynuuje. Jednak, tak. Spróbuję po raz kolejny do jednego z tych wątków się odnieść, a chciałem tylko powiedzieć tyle, że Donald Tusk w ostatniej chwili z całą koalicją wbiega na boisko i próbuje wziąć na siebie, skorzystać z dywidendy z KPO, które skądinąd bardzo słusznie, że Polska otrzymała, powinna otrzymać się dawno, tego absolutnie nie kwestionuję, To przepraszam, no widzi pan, wejdę tylko w zdanie, ale to już kontynuujemy wątek. Nawet wczoraj ta rozgłośnia z Kopca Kościuszki, tak? Mówiła wprost, że RMF, jest to. No mówimy o RMF-ie, tak, ale nie to tak chciał, się. To. Ale kto się wstydził? Przecież pierwszy byłem, który nazwę podał. RMF wczoraj też podawał informację, że te pieniądze, które napłynęły, to jest wniosek rządu Morawieckiego złożony w grudniu. Tak, i te pieniądze dobrze, że napłynęły, tylko nie zrobiliście nic, żeby one wpłynęły. Stał się zrealizowany. Po przegranych wyborach parlamentarnych. Zrealizowała się deklaracja Rafała Trzaskowskiego, o której mówił pan redaktor z 2018 roku, kiedy on na antenie jednej z rozgłośni, akurat innej niż ta z Krakowa, deklarował, że właśnie Platforma będzie robiła wszystko, żeby te pieniądze były zamrożone do czasu, kiedy wygra wybory. Jedyny kamień milowy, który zrealizowaliście, to kamień milowy, który nie był wpisany do tego dokumentu opisującego wymagania, tylko właśnie takie, że Donald Tusk i Platforma Obywatelska wraca do władzy. I niestety, panowie, wy się także do tego przyczyniliście, tego upolitycznienia całego programu i tych środków właśnie przez poparcie dla tego typu. Panie profesorze, pan doskonale wie, że ja pana szanuję i mam bardzo wysoką opinię na temat pańskiej pracy parlamentarnej, ale bardzo proszę, żebyśmy nie odchodzili od realiów na rzecz takiej prostej polityki, takich uproszczeń, które pan tutaj serwuje. Na biegu w rządzie w tym momencie jest kilka implementacji unijnych dyrektyw stanowiących kamienie milowe, na przykład dyrektywa o wspólnym rynku cyfrowym, czyli DSM, na przykład dyrektywa o Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej, na przykład wspomniana dyrektywa budynkowa, nad którą zaczynamy pracę. To są wszystko elementy, które trzeba wdrożyć do polskiego systemu prawnego, bo nie zostały wdrożone wcześniej. Ale pytanie prowadzącego brzmiało zgoła inaczej.
które kamienie milowe zostały wypełnione, że pieniądze z KPO zostały odblokowane. Żadne, bo podstawowe to były te, które miały dotyczyć dotyczące tak zwanej praworządności. Praworządności, żadne. Łącznie z KRS-em, łącznie z ustawą o Sądzie Najwyższym, łącznie z ustawami dotyczącymi ustroju sądu, po czym nic nie zostało zmienione. Mało tego, nawet nie ma tego w biegu legislacyjnym, nie ma numeru druku nadanego, więc ale to, co pan profesor powiedział, to był jedyny kamień milowy. Donald Tusk, który miał objąć władzę w Polsce. Ale od pana Morawieckiego oczekiwano tylko nadziei na to, że w tym kierunku idziecie. I nie daliście tej nadziei, tego KPO nie było. Nie, ale ta nadzieja była. Ta nadzieja była chociażby z inicjatywy prezydenta. My chcieliśmy to przeciąć, jak już udowodniłem. Moje środowisko polityczne, Koalicja Polska w tamtym parlamencie wyciągnęła rękę. Ręka została odrzucona. Nie, pieniądze, dlaczego? Ale nie dopłynęliście do tego. Ale, nie dopłynęły pieniądze. No nie dopłynęła. Dlaczego nie dopłynęły? I teraz mamy sytuację taką, że to, co wykonał rząd jednak tą pracę, no to jest ta wiarygodność, która została potwierdzona tym przelewem historycznym. Ale gdybyśmy mówili o wiarygodności, to musielibyśmy się skupić na 100 konkretach. No, i teraz Komisja Europejska, widząc jak 100 konkretów istotne. Na 100 dni zostało zrealizowanych, to Komisja Europejska powinna być pierwszą instytucją, która powinna powiedzieć Mnie to wkurza trochę z tym istotnym. Dlaczego? 100 konkretów obiecywał Donald Tusk. Tak. Ale trzecia droga w tych 100 konkretach nie miała swoich priorytetów. Aż się odsunę. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. No, przecież mamy umowę. Mamy umowę, to samo. Trzecia droga negocjowała umowę koalicyjną po wyborach. Warto przepytywać z konkretów polityków Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, czy oni przychodzą do tego studia. Natomiast bojkotują. Ale ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że był czas i nie wiem, sposobność na to, żeby za pieniądze podatników pan premier Morawiecki realizował gigantyczne kampanie promocyjne. Ile to pieniędzy, ile to środków do Polski napłynie. One kosztowały, nie wiem, kilkanaście, jak nie więcej milionów złotych wydanych z pieniędzy podatników, a potem ze względu na gwałcenie podstawowych zasad praworządności, bo głównie o to chodziło, Unia Europejska twierdziła, że Minister Gramatyka próbuje nas przekonać, że w tej chwili mamy w pełni praworządność, która jest praworządnością, z pełni tego słowa znaczenia. Usiłuję was przekonać do tego. Do tego, proszę państwa, wrócimy po godzinie 10. My widzimy się w programie po 10 za moment, a przypominam to, co państwo widzą. To są obrazy z Kopenhagi. Płonie remontowany gmach giełdy papierów wartościowych. Panie redaktorze, ja się chciałem pożegnać, ponieważ mam już obowiązki w ministerstwie. Już? Tak, gdzie? To zrobiliśmy, bo mogliśmy zrobić podmianę. Dziękujemy za to, że dziś pan minister razem z nami był. Do zobaczenia. Polecamy się na zaś. A my kontynuujemy nasze spotkanie w programie po 10.